Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Czy wiecie, kiedy skończyła się kampania wrześniowa 1939 roku? No, jak sama nazwa wskazuje, w październiku, no ale jeżeli byśmy patrzyli na koniec kampanii wrześniowej jako na moment, w którym ostatnie zwarte oddziały złożyły broń, skapitulowały, no to kampania wrześniowa skończyła się dopiero w kwietniu albo nawet i w czerwcu 1940 roku. O co w tym wszystkim chodzi? No, już dziś opowiem Wam, przynajmniej pokrótce, o szalonym majorze. Szalony major. Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal. Myślę, że wiele osób słyszało to nazwisko, no ale tak naprawdę czy wiemy, kto to był i o co w tym wszystkim chodziło? No, nie do końca. Dziś, a więc w momencie, kiedy publikowany jest ten materiał, jest 30 kwietnia 2020 roku, a więc mamy dokładnie 80. rocznicę śmierci tego człowieka. Kim on właściwie był? No, sylwetka, przynajmniej na początku, bardzo podobna, jakich było wiele w tym czasie. Rodzi się w 1897 roku pod zaborami w Jaśle. Zabór austriacki, można powiedzieć najbardziej łagodny. Rodzi się w bardzo dobrej rodzinie, z fantastycznymi koneksjami, w rodzinie bardzo patriotycznej, ponieważ jego pradziadek walczy w powstaniu listopadowym. Dziadek walczy w powstaniu styczniowym. Sam Henryk chce wstąpić do wojska. Wybucha to, na co liczyli wszyscy Polacy, a więc wojna powszechna. Trzech zaborców wzięło się za łby, mamy 1914 rok. Każdy patriotycznie nastawiony młody człowiek chce walczyć. No ale Henryk rodzi się w 1897 roku, więc ma tylko 17 lat. Nie ma skończonej 18, więc ciężko mu się zaciągnąć do wojska. Cały czas się uczy. Podrabia gdzieś tam datę urodzenia, zaciąga się w końcu do wojska. Jednak jako Polak chce służyć oczywiście w polskiej formacji. Chce do Legionów. Nic z tym dziwnego. Dostaje się do 2. Brygady Legionów. Tam ma przydział do kawalerii sztabowej, a więc do takiej formacji, która jest pewnym odwodem, nie do końca walczy. Ale na własną prośbę przenosi się do 2. szwadronu, tej już kawalerii liniowej. A więc facet cały czas, już 17-letni Dobrzański, chce walczyć. Chce czynnie brać udział w walce, no najlepiej w pierwszej linii. Zresztą młodzi ludzie tak mają, że oni są wyrywni. Tak też było z nim. I to, że chce walczyć, to już dużo pokazuje o jego charakterze późniejszym, o czym się za chwilę przekonać. Problem tylko polega na tym, że... No właśnie, jego problem polega na tym, że jest naprawdę dobry. Jest dobrym żołnierzem, jest prawdopodobnie dobrym organizatorem i to widać naprawdę na polu walki, więc jego dowódcy chcą go kształcić, chcą mieć z niego podoficera, później oficera, żeby się istotnie sprawdził. Jest wysłany na kurs podchorążych, ale w czasie, kiedy on jest na kursie podchorążych, jego dowódca główny, generał Haller, podejmuje decyzję o zmianie strony konfliktu. Przebija się przez front i dołącza do 2. Korpusu Polskiego w Rosji. A więc zmienia stronę ze strony państw centralnych, czyli Niemcy, Austria, na stronę Antanty. W tym przypadku idzie na stronę rosyjską. Ci żołnierze Hallera, którzy jeszcze zostali, są internowani, są więzieni. W tym i będący na kursie podchorążych Dobrzański. Jednak udaje mu się uciec stamtąd. Niespokojny duch, całkowicie. Ucieka z więzienia, z jednego z obozów, w którym jest przetrzymywany. Udaje mu się przejść do Polski. Mamy rok 1918, koniec tego roku, a więc wiadomo, Polska odzyskuje niepodległość. Jednak cały czas trzeba wykuwać sobie granice. Cały czas trwa wojna o granicę. Na początku z Ukrainą. Dobrzański bierze udział w tej wojnie. Nawet dowodzi, jest rotmistrzem jednego ze szwadronów kawalerii. Później bierze udział oczywiście w wojnie z bolszewikami. W tej wojnie 1920 roku dostaje order Virtuti Militari, srebrny krzyż Virtuti Militari, a więc najwyższe odznaczenie wojskowe w Polsce. No wyżej się już nie da.
Tak? Jeżeli ktoś jest naprawdę, zrobi coś wyjątkowego na polu walki, tylko ten może dostać ten order. Więc jest dobrym żołnierzem i na polu walki, dobrym dowódcą, więc czeka go na pewno świetlana przyszłość. Tylko że znowu są dwa problemy. Po pierwsze, nie był w legionach w tej części, w której być powinien. No bo kadry, no to jest ta część legionów dowodzona przez ludzi zaufanych Piłsudskiego. Natomiast ci, którzy walczyli pod Hallerem, a więc ta druga kompania, już nie do końca ci oficerowie są aż tak mocno brani pod uwagę w awansach. Więc znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, bardzo pokrótce. Ale przede wszystkim tutaj jego usposobienie jest problematyczne, ponieważ facet ma przede wszystkim niewyparzoną gębę i to niebywale. Słuchajcie, młody chłopak, który potrafi do dowódcy wypalić, że oględnie mówiąc jest głupi, dlaczego nie? Używał naprawdę bardzo niewyszukanego języka. Mimo że pochodził z dobrej rodziny, to przecież całe to swoje życie spędza, dorosłe, spędza w armii, gdzie, że tak powiem, można rzucić w słowach jakąś prostytutką. Tak się zdarza. W dwudziestoleciu międzywojennym awansuje oczywiście, ale nie awansuje wyżej niż do stopnia majora. Mimo że był fenomenalnym żołnierzem, dowódcą i jeźdźcem. Był kawalerzystą. Zresztą potomkowie polskiej szlachty praktycznie tylko w kawalerii walczyli. Był sportowcem również. Ponieważ sport hippiczny, a więc jazda konna w bardzo różnej formie, czy to w formie skokowej, czy jakiejś rajdowej, była i jest dyscypliną olimpijską. Była masa turniejów hippiczych w całej Europie urządzanych, gdzie startowali głównie wojskowi. Tak, trzeba było pokazać, że nasza kawaleria, a więc ta korona wojska, ta najbardziej kolorowa formacja i najpiękniejsza, najbardziej honorowa, jest najlepsza. No i istotnie, polska kawaleria była w dwudziestoleciu międzywojennym prawdopodobnie najlepszą kawalerią na świecie, czego przykładem był również Dobrzański. Tam, gdzie jeździł, praktycznie zwyciężał, był olimpijczykiem, tak? To był sportowiec na Igrzyskach Olimpijskich w sportach jeździeckich i taki człowiek nie awansował wyżej niż na stopień majora. Co więcej, w 1939 roku, a więc w czasie, kiedy już wiadomo dokładnie, że wybuchnie wojna, on zostaje odesłany do rezerwy, później zwolniony z wojska jako 42-latek. 42-letni oficer zostaje w 1939 roku i to w lipcu, 31 lipca, na mniej więcej miesiąc przed kampanią wrześniową, w czasie, kiedy wiadomo, że lada dzień może mogą nas zaatakować Niemcy, zostaje zwolniony właśnie za niewyparzony język, za swoje usposobienie, za to, że jest uważany za takiego niespokojnego ducha. Taki charakter oczywiście w czasie pokoju jest w wojsku no, niemożliwy do zaakceptowania. Wojsko na rozkazie stoi. A więc człowiek, który jest krnąbrny, no, nie może wysoko awansować. Natomiast w czasie wojny ktoś taki, kto dowodzi jakimś swoim niewielkim oddziałem, jest odważny, jest rzutki, naprawdę może się przydać. No i przydał się. Przydał się, o czym się za chwilę przekonacie, chociaż duże persony rzucały mu kłody pod nogi. Otóż mamy wrzesień 39 roku. Dobrzański szuka gdzieś sobie jakiegoś przydziału, najlepiej na stanowisko, gdzie się sprawdzi. Zostaje mu zaproponowane stanowisko zastępcy dowódcy 110 rezerwowego pułku kawalerii, pułku ułanów. O co chodzi z tym tak wysokim numerem? Oczywiście w czasie pokoju mamy dużo mniej wojska niż w czasie wojny. W czasie wojny, w czasie mobilizacji próbujemy zmobilizować maksymalną ilość żołnierzy, więc ta ilość pułków no, puchnie niemożebnie. Nie wszystkie pułki oczywiście mają pełne stany liczbowe, ale jest ich dużo. Ten 110 rezerwowy, dowodzony przez niejakiego Dąbrowskiego, a więc twórcę Dąby, tam jest my jeszcze,
pomiędzy on i by. Bardzo trudne nazwisko do wymówienia. Pseudonim Łupaszko. Łupaszko był człowiekiem, który tworzył litewską kawalerię. Między innymi tam 13 pułku łanów wileńskich, dowodził różnymi pułkami, czy służył w różnych pułkach właśnie na Wileńszczyźnie. Człowiek wybitny, wybitny zagończyk, a więc żołnierz, który właśnie takie małe podgryzania, że tak to nazwę, wrogowi czyni. Dobrzański faktycznie obejmuje tą posadę, tą funkcję zastępcy dowódcy 110 pułku ułanów i ma obsadzić ludźmi odpowiedni odcinek frontu. Walczy na początku nie z Niemcami, a z Sowietami. No, jak wiecie, 1 września to jest atak niemiecki, 17 września to jest atak Sowietów. No i to później nie do końca podobało się tej komunistycznej, tak zwanej polskiej elicie. Znacie na pewno film Hubal. To jest już klasyk polskiej kinematografii. I tam na początku, kiedy Hubal jest jeszcze ogolony, przed zawiązaniem swojego oddziału, jest taka scena, kiedy tchórzliwi oficerowie odmawiają dalszej walki, rozwiązują swój oddział podczas gdzieś tam jakiegoś ostrzału, tylko sam Hubal jest odważny i walczy dalej. No, to nie było tak. To nie było tak, że wszyscy inni byli tchórzliwi. Przyszedł rozkaz rozwiązania oddziału. No i też w tym filmie, tak, komunistycznym, sugeruje się, że to jest ostrzał niemiecki. Oni, idąc cały czas na Warszawę, idą w stronę atakowanej Warszawy, na odsiecz, są okrążeni przez Sowietów. W okrążeniu jest konieczność rozwiązania oddziału. Gdyby oni tego oddziału nie rozwiązali i cały czas walczyli w taki zwarty, spójny sposób z Sowietami, z całą pewnością zostaliby rozbici. Taki oddział wojskowy, pułk ułanów, to jest formacja, która ma broń ciężką, która ma działa, która ma masę sprzętu, który spowalnia, opóźnia marsz i nie pozwala się przebić. Po rozwiązaniu oddziału, rozwiązano go tak naprawdę na kilka części. Jedna z części poszła do domu po prostu, czyli tak jakby zrzucili mundury, że tak to ujmę, i poszło do domu. Inna część właśnie z majorem Dobrzańskim na czele idzie na Warszawę dalej. No ale do Warszawy nie doszli, brakło im mniej więcej jednego dnia. Warszawa skapitulowała, więc idą dalej na południe. Idą dalej na południe, gdzieś tam na Lubelszczyznę. W okolicach Dęblina 1 października przechodzą przez Wisłę, przechodzą za Wisłę i już są tutaj na ziemi, powiedzmy na ziemi świętokrzyskiej, przynajmniej takiej dzisiejszej, i 3 października toczą swoją pierwszą walkę. Toczą swoją pierwszą walkę, zostało ich około 70, w dużej mierze oficerowie. Mają jakieś tam troszkę broni ciężkiej, jakieś działko, mają troszkę CKM-ów i z Niemcami po raz pierwszy ścierają się w miejscowości Kłoda. To jest dzisiejszy powiat staszowski, gmina Rytwiany. Potyczka jest nieduża, cały czas są umundurowani, cały czas są dobrze wyposażeni. Tą potyczkę ciężko stwierdzić, wygrywają, jest nierozstrzygnięta. W każdym razie nie czyni im to wielkich szkód. Jednak wiadomo jest, że na otwartej przestrzeni, a więc w zurbanizowanej części Polski, nie mają szans w żaden sposób się obronić. Dziś Świętokrzyskie to jest dość biedne województwo. Województwo, które nie jest mocno technicznie zaawansowane, natomiast w 1939 roku było zupełnie inaczej. To tutaj właśnie na ziemi świętokrzyskiej miał powstać centralny okręg przemysłowy. To tutaj miało być takie techniczne, przemysłowe serce kraju. Powstają nowe zakłady, powstają zakłady w Skarżysku Kamiennej, powstają miasta, takie jak Starachowice. Stolica Centralnego Okręgu Przemysłowego miała być w Sandomierzu, a więc 40 parę kilometrów od tej właśnie Kłody. A więc wiadomo, że
w tym miejscu oni się nie obronią, bo Niemcy będą chcieli tutaj szybko przyjść i położyć łapę na tych zakładach. Jak nie produkować w nich dalej broń, bo tutaj produkowano broń właśnie, to przynajmniej wywieźć jak największą część wyposażenia tych fabryk. No, między innymi Huta Ludwików w Kielcach, Granat w Skarżysku produkujący, no właśnie granaty, zresztą w Kielcach też produkowano granaty. Niedaleko przecież jest Radą fabryka broni. I tak dalej, i tak dalej. Postanawiają więc zostać gdzieś tutaj na ziemi świętokrzyskiej, czy jak to się określa najczęściej kieleckiej, ale zabunkrować się w lasach. No bo w lasach faktycznie niewielkiemu oddziałowi najlepiej, najłatwiej jest się schować i do lasu wróg nie przyjdzie, bo w lesie najłatwiej jest zrobić na nich zasadzkę. Mamy jesień 1940 roku i ten oddział w ogóle musi okrzepnąć i zastanowić się, co robić dalej. Hubal postanawia stworzyć swoją organizację, czyli Okręg Bojowy Kielce. Okręg Bojowy Kielce miał za zadanie, w myśl tego, co chciał zrobić z nim Hubal, stworzyć struktury do dalszej walki z okupantem. Wojna trwa dalej. Polska nie skapitulowała. Oczywiście władze i większość żołnierzy wyszło z Polski przez Rumunię, Węgry do Francji, która cały czas jest w stanie wojny z Niemcami. A więc, jeżeli są w stanie wojny, to oczywistym jest, że na wiosnę, no bo teraz na zimę, w czasie zimy nie prowadzi się ataków. Na wiosnę alianci, którzy są silniejszą, mają silniejszą armię niż armia niemiecka, z całą pewnością uderzą na Trzecią Rzeszę od zachodu. I kiedy od zachodu uderzy Francja, najlepiej z Anglią, no to wtedy w kraju muszą być struktury, które wyszkolą ludność, które utrzymają zwartą siłę zbrojną, które poprowadzą nowych ochotników zwerbowanych do Wojska Polskiego, czy do jakiejś tam partyzantki, do walki z okupantem, do wypchnięcia Niemców poza terytorium Polski. I właśnie takie zadania miał spełniać Okręg Bojowy Kielce, którego trzonem był oddział wydzielony Wojska Polskiego majora Hubala. Oczywiście, oni są teraz w konspiracji, ale nie są partyzantami. W większości opracowań tak naprawdę, szczególnie w tych popularnonaukowych, jest napisane wprost, że Hubal jest pierwszym partyzantem II wojny światowej. Albo boje stoczone przez Hubala to są pierwsze walki partyzanckie II wojny światowej. Nie, zdecydowanie nie. I sam Dobrzański odżegnywał się od tego, że on jest partyzantem. Nie. On i jego ludzie nigdy nie zdjęli munduru. Ochotnicy, którzy przychodzili do jego oddziałów, albo dostawali mundur Wojska Polskiego, jeżeli gdzieś tam były jakieś zapasy, ale większość z nich, jeżeli chciała przyjść do oddziału, musiała mieć swój mundur i własną broń. Musieli z tym przyjść do oddziału. Do oddziału żołnierz przychodzi umundurowany, a najlepiej, jeżeli ma konia z wyposażeniem wojskowym, a więc z tym ogłowiem, kulbaką wojskową, wrześniową, no bo to w końcu kawaleria, tak? Jednak cały czas muszą żyć w konspiracji. Ci, którzy albo nie mieli rodziny, albo ich rodzina nie była w strefie okupowanej przez Niemców, zostali przy swoich nazwiskach. Mieli taki komfort, że mogli zostać przy swoich nazwiskach, no bo ich złapanie, czy jeżeli ktoś by się o nich dowiedział, albo w jakiś sposób doniósł Niemcom, czy to po prostu dla zysku, czy na jakichś torturach, na przesłuchaniu, doniósłby, jak się nazywają. Więc większość z nich przybrała swoje pseudonimy. Najczęściej te pseudonimy wiązały się szczególnie oficerskie, z ich przynależnością jakąś rodzinną, ponieważ tam był pseudonim na przykład Pomian, to jest herb szlachecki. Lis, to jest herb szlachecki.
sam Hubal miał pseudonim Hubal właśnie, co było zawołaniem rodowym Dobrzańskich Herbuliwa. Zresztą sam Dobrzański był w prostej linii, tak, ojciec, syn, potomkiem Zawiszy Czarnego. Więc naprawdę fantastyczne koneksje. W zimie z 1930 na 40 rok następuje rozbudowa oddziału. Oni tak fantastycznie się chowali w różnych wsiach, że Niemcy nie mogli ich albo znaleźć, albo dopaść. Oczywiście obławy były urządzane, ale udawało się albo z tych obław jakoś uciec, albo przełamać, albo się obronić i zmienić swoją lokalizację. Te dokładne przemieszczenia nie są aż tak istotne. Istotne jest to, że ta zima to jest czas, kiedy oddział wydzielony Wojska Polskiego ma się rozbudowywać. Ma się rozbudowywać i rozbudowuje się bardzo, bardzo mocno. Zaczynali od 70, później się to zmniejszało, było po 20, w końcu był taki czas, że było tylko 16 ułanów i paru piechurów, ale w zimie 40 roku, na początku 40 roku, oddział liczy ponad 320 ludzi. Jest podzielony na pododdziały, na pododdział kawalerii i dwa pododdziały piechoty i są świetnie wyposażeni w sprzęt. Tutaj na terenach świętokrzyskich walczą różne oddziały, m.in. Armia Kraków, która w końcu się musi cofać. Cofające się armie zostawiają dużo sprzętu, przy czym Dobrzański preferuje sprzęt oczywiście polski i tego sprzętu jest dużo. Mają m.in. 32 ręczne karabiny maszynowe, 3 ciężkie karabiny maszynowe, jeden uszkodzony, ale jakoś tam strzelał. Jeden karabin przeciwpancerny, czyli polski Urugwaj, karabin przeciwpancerny wzór 35, który był w stanie w 1939 i 1940 roku przebić pancerz każdego niemieckiego czołgu, a był właściwie prawie takiej samej konstrukcji, co polski Mauser. Wyposażeni byli do tego stopnia jednolicie, że kawaleria ma krótkie karabinki kawaleryjskie, a piechota długie karabiny Mauser. A więc faktycznie tak, jak byli wyposażeni według stanów z 1939 roku, jeszcze z września. Niestety obecność oddziału Wojska Polskiego z jakiegoś powodu nie podoba się Niemcom. Tak bywa. Niemcy oczywiście próbują przede wszystkim dorwać sam oddział, rozbić ten oddział. To jest 320-350 osób. To nie jest dużo. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że to jest właściwie jedyny zwarty oddział w całej Polsce. Oddział wojskowy, więc Niemcy no, nie muszą martwić się o to, że ktoś przyjdzie z odsieczą. Jedyne, czego się muszą martwić, to, żeby faktycznie przed wiosną, bo sami Niemcy spodziewali się tego, że Francuzi uderzą na wiosnę, przed wiosną muszą ich zlikwidować. Sława Dobrzańskiego niesie się bardzo szeroko, ponieważ oni też urządzają jakieś wypady na Niemców. Wiecie, to jest ostatni żołnierz Wojska Polskiego, więc musi w nim być coś mitycznego. Ludzie we wsiach, w których Hubal stacjonuje, później rozgłaszają jakieś historie, które idą w plotki. Jest głuchy telefon, tak? W mojej wsi był Hubal. Ze 3000 ludzi to on miał tak, o, na pstryk. I to jak wyposażeni normalnie. Każdy ułan to ze sobą miał, kurde, działo. A co drugi samolot miał w ogóle. Więc to też dochodziło do Niemców. Sami Niemcy, którzy walczyli z Hubalem, Hubalczycy odparli jeden atak, drugi atak, trzeci atak, tutaj rozbili takich Niemców, tutaj takich Niemców rozbili. Też demonizowali ten oddział. W końcu on w niemieckich głowach urastał do rangi jakichś w ogóle kuźwa wielotysięcznych komandosów.
Sam Dobrzański miał przydomek Szalony Major albo Major na siwym koniu. Chociaż na siwym koniu to on tylko zaczynał kampanię wrześniową, ponieważ już w październiku prawdopodobnie dostał innego konia. Dostał fenomenalnego, pięknego ogiera. Zdjęcia tego konia są jeszcze w internecie. Dostał konia, ogiera o imieniu Demon. I właśnie na demonie, jak demon był kary, a więc czarny, na demonie później walczył. Zresztą demon razem z nim zginął, ale do tego dojdziemy. Niemcy bali się Hubala, więc jeżeli nie byli w stanie zwalczyć jego i jego oddział, no to trzeba było wymyślić coś, co w jakimś sensie przeszkodzi im walczyć. No, pomysł był jeden, pacyfikację wsi. A więc każdy, kto pomagał Hubalowi, miał spotkać się z Niemcami, a od nich miała spotkać go kara. A więc po pierwsze, ludzie mieli się bać pomagać Hubalczykom, a po drugie, sami Hubalczycy musieli mieć z tyłu głowy to, że jeżeli oni w jakikolwiek sposób poproszą o pomoc albo skontaktują się z jakimiś cywilami, to ci cywili zginą. Spacyfikowane zostało wiele wsi, zresztą jest taka kategoria historyczna, historiograficzna, jak pacyfikacje hubalowskie. Jedną z takich większych pacyfikacji była pacyfikacja wsi Szałas, w której Hubalczycy stacjonowali. Niemcy aresztowali praktycznie wszystkich mężczyzn. Zdarzało się tak, że wybijali praktycznie całe wsie. Te wsie były doszczętnie palone, a więc niszczyli wszystko i wszystkich, co pomagało Hubalowi. Sygnał był jasny. Jeżeli wejdziecie do wsi, to ta wieś przestanie istnieć. Zostanie zrównana z ziemią, razem z jej mieszkańcami. No, to deprymuje, prawda? W końcu przychodzi wiosna. Przychodzi wiosna 40 roku. No i niestety. Niestety pacyfikacje, no a przede wszystkim to, że Hubalowi dobrze szło i miał wielu wrogów, niestety wśród również polskich oficjeli. No bo zobaczcie, większość oficerów wyjechała z kraju, opuściła kraj z różnych pobudek, a ten jeden, Dobrzański, został i pokazywał, że można było walczyć dalej, że nie trzeba było wyjeżdżać z kraju. On krzyczał tym swoim postępowaniem. Nie trzeba było uciekać z Polski, można było tutaj walczyć dalej. Jednak oczywiście same pacyfikacje też tutaj odgrywały rolę. Naczelne władze wojskowe polskie, czyli Związek Walki Zbrojnej i delegatura rządu na kraj, była zdania, że Hubal nie może walczyć dalej, ponieważ naraża ludność cywilną. I tak przez meldunek dowódcy Okręgu Łódzkiego Związku Walki Zbrojnej Leopolda Okulickiego, późniejszy pseudonim Niedźwiadek, Stefan Grot-Rowecki decyduje o rozwiązaniu oddziału. To nie było pierwsze rozwiązanie tego oddziału, bo już wcześniej, już w zimie 1939 roku ten oddział miał być rozwiązywany, ale Hubal przekonał decydentów, żeby nie, ale tutaj już w 1940 roku Rowecki taką decyzję podejmuje, wysyła Okulickiego do Hubala, temu faktycznie udaje się do niego przedostać i oznajmia mu, że ma rozkaz naczelnego wodza, aby oddział rozwiązać. Mamy tutaj do czynienia z tym oddziałem w jego największym wzroście, tak? Ponad 300 osób. No, Hubal nie może tutaj cały czas. Wojsko na rozkazie stoi. Hubal nie może przeciwstawić się całkowicie temu rozkazowi. Jednak zostawia po prostu żołnierzom wolną rękę. Kto chce usłuchać rozkazu, ma wolną drogę. Kto chce iść do partyzantki, może iść do partyzantki. Kto chce z nim zostać, może z nim zostać. Zostało około 70 osób. Później jeszcze wczesną wiosną cały czas ludzie tam gdzieś tam do niego lgną. Są nowi ochotnicy. No ale
jak już się powiedziało, Niemcy są przekonani, że do wiosny muszą sobie z Hubalem poradzić, no bo na wiosnę może ruszyć faktycznie ofensywa francuska. Jeżeli nie ruszy ofensywa francuska, no to niektórzy niemieccy decydenci również wiedzieli, a jak nie wiedzieli, to przeczuwali, że nastąpi atak na Francję. Do spacyfikowania, do rozbicia tego oddziału, który liczy około 100 osób, wysłano siły policyjne, wysłano siły SS, wysłano nawet kawalerię SS w liczbie, no i tutaj dane są różne, pomiędzy 5 a 8 tysięcy ludzi. Tyle Niemców miało rozbić 100-osobowy oddział. Taką prawdziwą siłą oddziału Hubala nie było to, ilu było tam żołnierzy, jak byli wyszkoleni, mimo że byli wyszkoleni świetnie. Jego prawdziwą siłą była właśnie ta propaganda, także cały czas jest ten oddział, który walczy. Wieś Chucisko, Kieletczyzna, tam odbyła się walka. Polaków zaginęło kilkunastu, Niemców zginęło około 100. Jednak niestety, obława trwa dalej. Po bitwie pod Chuciskiem oczywiście wieś zostaje spacyfikowana. Wieś zostaje spacyfikowana, cały czas Niemcy próbują atakować, biorą w okrążenie oddział, w końcu oddział musiał się podzielić. Kawalerii udało się przebić przez pierścień okrążenia i to w fenomenalny sposób. Kawalerią dowodzi sam Dobrzański, inny oficer dowodzi piechotą. Dobrzański na czele swoich ułanów szarżą przebija się przez pierścień otoczenia, okrążenia i ma w umówionym miejscu czekać na piechotę. Ta piechota nie mogła się zjawić. W końcu piechota poszła częściowo w rozsypkę. Epilog historii Hubala to jest koniec kwietnia. Otóż pod koniec kwietnia oni udają się na północ, bliżej Łodzi, obozują w miejscowości Anielin. Pod Anielinem Niemcy znajdują obóz Hubalczyków, najprawdopodobniej dzięki zdradzie. Major podczas wsiadania na demona zostaje postrzelony, demon też zostaje postrzelony, obaj umierają. Niemcy zostawili ciało konia, no bo po co im jakieś tam ścierwo końskie. To ciało zostało tam w Anielinie na dłużej. W ogóle jeszcze w czasie PRL-u ludzie chodzili i pokazywali sobie kości tego konia. Te kości tam cały czas zostawały. Teraz pod pomnikiem w miejscu śmierci Dobrzańskiego jest taki mały kamień z wyrytym imieniem Demon, bo kawalerzysta naprawdę swojego konia kocha. Nawet się śpiewało, że serce ułana, gdy położy się na dłoń, na nim tylko kobieta, a przed nią tylko koń. Więc te zwierzęta były naprawdę bardzo dla ułanów ważne. Zresztą ułani również kierowali się zasadą 3K. Konie, koniak, kobiety. W tej kolejności. Ciało Dobrzańskiego zostało później zmasakrowane i pochowane w zupełnie niewiadomym miejscu. Cały czas nie mamy pewności, gdzie Dobrzański został pochowany, gdzie Hubal został pochowany. Jednak ten jego oddział cały czas gdzieś tam sobie istnieje dalej. Istnieją wszyscy, walczą cały czas wszyscy ułani, których on zwerbował, między innymi jedną kobietę nawet, ułana Tereskę. Tereska to pseudonim. Cały czas o Hubalu pamięta kapelan, ksiądz Mucha, który został zwerbowany do oddziału po to, żeby był potrzebny kapelan, ale też po to, żeby był potrzebny czwarty do brydża. Ksiądz Mucha świetnie grał w brydża. Oni chcą walczyć dalej, chcą cały czas kontynuować tą misję Hubala. Wydają odezwę. Major zginął, ale my walczymy dalej. W końcu dostają się na miejsce zbiórki, gdzie mieli się zebrać wszyscy żołnierze Hubala, którzy chcą walczyć dalej, ci, którzy poszli w rozsypkę, ci, którzy byli z nim do końca. Na miejsce zbiórki jest wyznaczona wieś Praczka. Do Praczki przybywają 25 czerwca i tam dowiadują się, że Francja skapitulowała. No i to był koniec oddziału, dlatego że oni cały czas
wierzyli w to, że są oddziałem Wojska Polskiego, potrzebnym do tego, żeby tutaj z ziem polskich prowadzić akcję odbicia tych terenów przy jednoczesnym ataku Francji od zachodu. Kiedy Francja skapitulowała, żywotność oddziału nie miała żadnego sensu, oddział został rozwiązany, część oddziału poszła w partyzantkę, część rozeszła się do domu. Więc epilog bardzo smutny, natomiast czy na pewno? No chyba nie, dlatego że to pokazuje, że w tak beznadziejnej sytuacji, jak klęska kampanii wrześniowej, byli ludzie, dla których taki przedmiot, jak wam tutaj pokazuję, czapka wojskowa, ułańska rogatywka garnizonowa wzór 35, była cały czas ważna. To nie było nakrycie głowy, to nie była zwykła czapka, ale to był symbol tego, że byli żołnierzami. Dla nich najważniejszy był nie ten przedmiot cały, ale tak naprawdę to jest na jej szczycie. Tutaj jest orzełek. Orzełek ogólnowojskowy. Orzełek z koroną. To oni właśnie dlatego walczyli. Dlatego chcieli cały czas zostać żołnierzami. Więc pamiętajcie proszę, że ostatni żołnierz Wojska Polskiego skapitulował dopiero 25, czy ostatni oddział Wojska Polskiego został rozwiązany dopiero 25 czerwca 1940 roku, a o jego dowódcy, o szalonym majorze, o majorze Hubalu, pamiętać będą jeszcze pokolenia. Dlatego wiele stowarzyszeń historycznych, rekonstrukcyjnych cały czas nosi takie czapki, chcąc kultywować pamięć takich ludzi jak major Henryk Dobrzański Hubal. Tak na koniec, jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie hashtag rogatywka i mam dla was zagadkę. Każdy pułk kawalerii w czasie pokoju nosi takie właśnie czapki. Czapka garnizonowa, wzór 35 z otokiem. To jest otok w różnych kolorach. Kawaleria miała otoki różne, piechota miała kolor piechoty i tak dalej, i tak dalej. To jest otok w kolorze różowym. Jaki pułk ułanów nosił kolor różowy? Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo. Napiszcie proszę w komentarzach, czy wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. No i napiszcie też, o czym chcielibyście kolejne materiały, a te już niedługo. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dzięki, cześć, hej, pa.